Archanioł Gabriel to jest wasz opiekun na ten tydzień, specjalista od komunikacji, od przekazów, rozmowa z innymi, tłumaczenie, ale także słuchanie innych ze zrozumieniem, umiejętność sprawdzenia się w zawodach np. związanych z dziennikarstwem, szkoleniem innych, przekazywaniem informacji. On pojawia się nie bez powodu. Na pewno będzie wam potrzebny. Ta umiejętność, którą zyskacie, wam się przyda. A przyda się właśnie dlatego, popatrzcie na tę kartę, utracony skarb. Ten człowiek jest bardzo smutny, ponieważ coś stracił. Może go okradziono, może w jakiś inny sposób, ale jest tutaj jakaś wielka strata. Ale strata przedmiotów, pieniędzy, rzeczy materialnych. Bo to, co najważniejsze, ta duchowość w tej szkatułce, to światełko, nie zostało skradzione. Ale ten mężczyzna tego nie pojmuje. Jest bardzo smutny z powodu tych strat w świecie materii. I tutaj będzie wam potrzebna właśnie ta komunikacja, by nawiązać jakiś kontakt z kimś, komuś coś umiejętnie przekazać, powiedzieć właśnie w tej sprawie, która wam się przytrafi. I w wyniku tego, co się wydarzyło, pakujecie walizkę i wsiadacie w pociąg, gdzieś wyruszacie. Coś załatwić z powodu tej utraty. Z powodu tego wyjazdu karta narodzin pojawiła się w pozycji odwróconej. Karta narodzin to założenie poważnego związku, myślenie o dzieciach, zajście w ciążę, ale także rozpoczęcie nowego życia, nowej karty historii. Karta jest odwrócona. To oznacza, że plany te muszą zostać przełożone na później z powodu tego wyjazdu. I o tym także mówi biblioteka Akaszy, bo jest w pozycji odwróconej. W pozycji odwróconej to znaczy, że te książki powypadały z półek. Jest chaos, bałagan. Wcześniej marzyliście, tworzyliście swoją przyszłość, ale w pozycji odwróconej ta księga została zamknięta. Wasza wymarzona wcześniej przyszłość uległa modyfikacji. Przez czynnik zewnętrzny, nie jest to przez was zawinione. Rzeczywistość sprawiła, że musicie zmienić swoje plany. Ale miłość jest, to jest król miłości, mężczyzna w waszym życiu. On jest albo się pojawi, on kocha. Kocha prawdziwym uczuciem. Pojawia się Arka Przymierza w sercu piramidy. Pojawia się kontrakt biznesowy. Karta z pociągiem pod spodem oznacza wyjazd za nową pracą albo jakimś kontraktem. Wyjazd w sprawach biznesowych z powodu tej straty. Straty w swoim majątku albo kradzieży, doszło do tej podróży, do zawarcia jakiejś umowy. Ale ta umowa została jakby wymuszona, bo wy mieliście wcześniej zupełnie inne plany na życie.
I to udowadnia kolejna karta. To jest karta radości. To dziecko to jest czysta radość, ale to jest pozycja odwrócona. Tej radości nie ma. Podpisujecie bardzo korzystny kontrakt, umowę, ale wcale nie jesteście szczęśliwi, ponieważ pod spodem jest odwrócona karta narodzin właśnie tej rodziny. Na szczycie piramidy pojawia się karta egoisty. Ta karta jest jakby efektem ubocznym tego wielkiego sukcesu w biznesie. Zaczęliście nie tylko wierzyć w siebie i we własne siły, umiejętności, ale także zapragnęliście, by inni zaczęli was podziwiać i naśladować. W wyniku tego sukcesu jakby rozpłynęła się taka wrażliwość w was, taka czysta miłość, pragnienie rodziny. To się rozpłynęło. Poszliście w kierunku sukcesu w tym świecie materii. Jakbyście zapragnęli odrobić te wszystkie stracone przedmioty, pieniądze i zdobyć, dołożyć do tego wielokrotnie więcej. I o tych pierwotnych planach przestaliście myśleć, ale z czasem pewnie przypomnicie sobie o tej miłości, o królach miłości.